Więc jestem w Ciechocinku. Przyjechałem do Ciechocinka, bo jadę w tą stronę. I jadę teraz zobaczyć, co tam jest. Tu mnie pokierowała kobitka, co tu mieszka, w tą stronę. Niepotrzebnie tak daleko stanąłem, no ale ja nie wiedziałem. Ale tu już zaraz jesteśmy. A to jest ulica jednokierunkowa, także... Myślę, że było mnie dobrze słychać, chociaż mikrofonu nie włączyłem, ale mikrofon jest w kamerze. Widzicie, tu jest dworzec kolejowy, stacja, no więc idziemy do tęży. Smażalnia ryb. Obiad. Zapraszamy na danie dnia, obiad domowy. Zestaw rybny. 200 gram ryba, ziemniaki z wody i surówka. 49 zł. Takie ceny jak nad morzem. Tutaj ta tężnia jest? Tak, tak, prosto. A, tu. W lewo, tak? Okej, dziękuję. A co tu jeszcze do zobaczenia jest? Grzybek jakiś, coś? Tak, to w centrum, zaraz. Tam, tak? Tak, w tamtym stronę. A tam jest park, tak? Tak, tam jest cały park. No i co jeszcze? No to... Wszystko, nie? No jeszcze jest warzelnia. Warzelnia czego? Sowi. O, ale to gdzie to? Daleko? Nie, to tak idzie się prosto parkiem, koło Jasia i Małgosi, takiego pomnika. Aha. Nie jest daleko. A, no to ja się przejdę. Naprawdę, jest... Tak? Było wczoraj chyba. Tak? Albo przedwczoraj. Tam jest, tam pani mówi, co jest? Centrum, tak, jest Zdrojowa i tam jest ten grzybek z solą. Aha, a tutaj idzie to się... jest ten park Zdrojowy. Okej, dziękuję bardzo. Nie ma za co. A wtedy nabrałby $20, tak? Żurek 16. No, nie jest tak źle. Piwko. Można tu przyjść. Schabowy w sosie własnym, ziemniaki, surówka 43. Golonka gotowana 45. Chłodnik litewski. Gdzie jest ta tężnia? Tutaj się idzie? Tak, tutaj gdzie ty na górze się tą stronę się idzie? Tutaj, gdzie? Tężnia. Na przejściu i prosto, o tu. Tu? Tu. No, tak. Przez przejście i prosto. Dziękuję. Nody. Idziemy. Potężny. Oj, coś tam widać. Wow. Ciechocinek. Bardzo fajnie tu jest. Chodzą z kijeczkami, z pałeczkami, z lodami. Tak. Ależ tutaj znów jest to samo, co nad wodą. W każdej czasowej miejscowości tych babilotów pierdół nawieszane. No i dobra. A my idziemy dalej. Wiecie co? Wszyscy walą do Grecji. Dzisiaj czytałem, dostałem wiadomość na
telefon, że Grecja tak zawalona turystami, że proszą, żeby nie przyjeżdżać, bo już nie mają gdzie ich pomieścić, nie? No więc tutaj tak przyjemnie, spokojnie. Tylko, że nie ma wody. No i widzicie, tu jest ta tężnia, nie? To w ogóle działa? To działa? Tu po tej stronie nie. A po tamtej? Gdzieś pewnie leci, nie? Czuć taki chłód, no ale... A tu nic nie działa. Widzicie co jest? Tu się skończyła. Pół kilometra. A tam następna. Łączna długość. Kilometr 742. 1742,3 metra wysokość. 16 metrów. Największy na świecie. I ich funkcjonowanie przez lata spowodowało powstanie mikroklimatu. Stąd teren wokół tężni nazywany jest naturalnym inhalatorium z powietrzem bogatym w jod. To ma 700 metrów. Ja tam już nie będę szedł. Czy będzie widać, jak leci ta woda, ta sól? Patrzcie. Przybliżę może wam. O, widzicie? Zasuwa to z góry. Można oddychać. Tutaj te przeważnie starsi ludzie są. Przyjechali się nawdychać jodu. Oh my God. Bo tam leci, patrzcie, o. Widzicie jak leci? Woda zasuwa ze solą. No i fajnie, z tamtej strony nie było, z tej strony jest. No i dobra, idziemy dalej do miasta, bo jeszcze tam mamy trochę do zwiedzania. Patrzcie, ile ludzi siedzi tutaj. No. Sami starsi ludzie, nie? No bo tutaj senatoria są. Czech odcinek 2004. 24. No tu jest taki park z fontanną. O, pijalnia wód mineralnych.
Woda życia, woda zdrowia. Coś mamy? Ano mamy znów fontannę. Emeryci się bawią. Zobaczcie, sami starsi ludzie. Bardzo dobrze. Wszędzie dużo, dużo kwiatów, dużo fontan. Fajnie tu, fajnie. Bardzo przyjemny ten ciechocinek. No co? Już tam nie będę chodził. Patrzcie z tej strony, jak to ładnie wygląda. Wszędzie kwiaty, kurze. Ciechocinek uzdrawia potężnie. Widzicie, jakie kwiaty? Wszyscy jedzą tu lody, kupują lody i lody, 9 zł. Tym razem ja nabrałem smaka na loda, chociaż mało jem tego. Waniliowy z czekoladą. Zjem loda. Pójdę szukać parkingu. Patrzcie, jakie ładne koniki tu jeżdżą.
Taka ulica tu jest, no o. Widzicie? No i to wszystko. Kiełbasek nie pieczecie? Bułeczki się piekną, tak? Tu wszedłem ukradkiem na terytorium senatorium Chemik. I zagna, widzisz ty. Po cichutku wszedłem. Ja tu nie należę do tego grona, bo nie jestem w senatorium. Ale chcę wam pokazać, jak się bawią starsi ludzie. Za kogo mamy Ukrainkę śpiewać? Aleksandra, ale ładna, taka skromna, taka sexy bomba. Ja jestem stary, to nie zwrócili uwagi na to, że ja wszedłem. Jestem gość nieznany. Chciałbym sobie starszych ludzi nagrywać, a sam jestem starszy, więc nie jest za boczny. Odcinek, moi kochani, senatorium chemii. Trochę tak, wiecie, że bo oni się nie znają, nie wiedzą, że to kamera. A tam może miałbym mi problem, że ich nagrywam. Witam z rana przy kawie.
kawka z rana zawsze musi być, kochani. Ja to ta kawka, ale bardzo dobra, mówię wam. Tak dobra kawa. Jest to taki zwykły cukierek. Kawka jest znakomita. Piję kawkę i jadę dalej, dalej. Za wasze zdrówko. Kawa wypita. Bułeczka zjedzona. Można jechać dalej. No dobra, i jedziemy. Do przodu.